Już nie będziemy się, Przemek, zakładać, kto komu czyści buty. Za starzy jesteśmy na czyszczeniu butów. Zakładamy się, proszę Państwa, o butelkę dobrego wina. Co za fantastyczna noc w Polsce. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie i witam Przemka Saletę. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się z powodu dużego wydarzenia w polskim boksie. W ten weekend Michał Cieślak będzie walczył z Lorenzo Okolim o mistrzostwo świata w wadze cruiser. Nie mamy żadnego mistrza świata zawodowego w boksie. I będzie walczył w wadze, która, no, można powiedzieć, jest polską wagą, no bo przecież Tomek Adamek, Darek Michalczewski, Krzysiek Głowacki, Diablo Włodarczyk, no to wszystko byli przecież mistrzowie świata w cruiser. Porozmawiamy o szansach, jak ten pojedynek może przebiegać, ale wcześniej chcę Wam przedstawić taką sondę. Zrobiłem sondę, zadzwoniłem do 10 ekspertów, poprosiłem ich o opinię, no a na koniec wypowiemy się my z Przemkiem i mogę Wam zdradzić, że będzie zakład, ponieważ tutaj mamy różne opinie. Ale najpierw głosy ekspertów. Janusz Pindera. Nie ma mądrego. Cieślak jest jedynym polskim bokserem, który ma szansę wygrać z Okolim. Dla niego ta walka to będzie stąpanie po polu minowym. Będzie musiał łamać dystans, decydować, którą flanką zaatakować. Ale Okoli zrobił olbrzymie postępy od czasu, gdy wygrał z Igorem Jakubowskim. Jeśli mam stawiać, to minimalnie 60 do 40 na Okolego. Wiele będzie zależeć od trenera Cieślaka. Krzysztof Kosedowski, brązowy medalista olimpijski z Moskwy. Najchętniej to uniknąłbym odpowiedzi, na kogo stawiać. Ale jeśli już muszę typować, to oceniając szanse 50 na 50 stawiam na Cieślaka. Igor Jakubowski, który przecież walczył z Okolim i przegrał, ale jedną rundę wygrał. Szansę Cieślaka oceniam na 40%, ale może sprawić niespodziankę. Stawiam jednak na Okolego. Zrobił postępy, walczył u siebie, miał lepszych sparring partnerów. Trener Fiodor Łapin, który przecież ma dużą wiedzę na ten temat. Faworytem jest Okoli, ale nie można odbierać szansy Cieślakowi. Ma silny cios, głód walki i charakter. Na papierze Okoli. Dariusz Tygrys Michalczewski, były mistrz świata wadze cruiser. Nadzieja umiera ostatnio, ale Cieślak nie ma właściwie żadnych mocniejszych argumentów niż Okoli. Może wygrać tylko fuksem. Na chłodno ma wygraną, podobno jest co bałwan ze śniegu na Saharze. Grzegorz Proksa. Serce za Cieślakiem, rozum za Okolim. Czyli Okoli, ale będę trzymał kciuki za Cieślakiem. Kasiusz Don Casio Życiński, brązowy medalista mistrzostw Polski 2014. Tam przegrał z Trycem, późniejszym mistrzem. Pozostali medaliści to wtedy wadze do 81. Gorgoń i Jordan Kuliński, zawodowcy. Pamiętam Cieślaka z czasów amatorskich. Miał wtedy problemy z retrem, ale zrobił wielkie postępy mentalnie i technicznie, dojrzał do wielkiego boksu. Wierzę w niego i stawiam na niego. Damian Knyba, który był sparring partnerem przecież Cieślaka. Okoli będzie walczył u siebie, będzie miał za sobą publiczność sędziów. Dlatego oceniam szansę 60 do 40 dla Okolego, czyli Okoli. Nikodem Jerzewski, który też przecież walczył z Okolim. Wiem, jak się skończyło. Postawiłbym na Okolego. Cieślak ma szansę, ale przy wyrównanej walce Anglicy nie pozwolą, aby wygrał. Okoli jest niewygodny. Niby nie ma olbrzymiego zasięgu, bo to oficjalnie 210 cm, ale gdy walczyłem z nim, miałem odczucie, że stoi ode mnie 3 metry. Edward Durda, znakomity komentator kanału Plus. 70 do 30 dla Okolego. Walczy w Anglii, na punkty nie wygra. Żeby wygrać, musiałby znokautować Okolego, ale nie bardzo w to wierzę. A więc mamy tak, 8 do 2 stawiają eksperci na Okolego, właściwie 8 do 1,5, bo Krzysio Kosedowski to tak stawia 50 na 50 i jak musi, to stawia na Okolego. Jedyny, który stawia zdecydowanie na Cieślaka, to jest Kasiusz Don Casio Życiński. 8-2. No i teraz może ja powiem i potem Przemek mnie skontruje, bo wiem, że ma inne zdanie niż ja. Ja stawiam na Okolego. Z czego, z jakiego powodu? Serce mi mówi oczywiście,
i będę trzymał kciuki, tak jak wszyscy tutaj za Cieślakiem, ale rozum mówi, że jednak okoli. My już raz z Przemkiem zakładaliśmy się o wynik walki Polaka o Mistrzostwo Świata. Chodzi o walkę Andrzeja Gołoty z Brewsterem. Wtedy ja głosowałem sercem. Mówiłem, że wygra Gołota. Wygrał Brewster, zakład polegał na tym, że przegrany miał wyczyścić temu, który wygrał, buty. No i muszę wam powiedzieć, że ja byłem do tego gotowy, jak wracałem z Chicago na lotnisku Heathrow, nawet patrzyłem, jak ten pucy but tam pucuje te buty i ile ma tych ściereczek, pasty, no ale Przemek łaskawie mi odpuścił, to mówi: Andrzej, nie chcę, żebyś mi czyścił te buty, bo i tak już zostałeś ukarany, przeżyłeś totalne rozczarowanie, bo wygrał przecież Brewster. Wtedy Przemek stawiał, zaznaczam, na Brewstera i miał rację. I teraz tak, ja stawiam na Okolego. Dlaczego? To będzie walka dwóch dzików. Jeden dzik wielki, czyli Cieślak, jeszcze większy dzik, czyli Okoli. Jeden ma kły takie, jakie chyba się szable mówi przy dzikach, którymi może zranić, ale drugi jeszcze mocniej może zranić, czyli Okoli. To jest jeden z elementów. Drugi, sparring partnerzy. Tutaj zdecydowana przewaga jednak Okolego, no bo sparował z Joshuą, sparował z Tysonem Fury, sparował z mistrzem Europy w wadze cruiserweight Willemem Smithem, sparował z brązowym medalistą olimpijskim Davidem Nicką, z Lewisem Williamsem. Trzeba zaznaczyć, że Cieślak też miał niezłych sparring partnerów, no bo promotorzy się postarali, ściągnęli między innymi medal, był listem mistrzostw Europy z 2017 Wykrysta, który teraz na zawodowych ringach ma bilans 9-0. Był jeszcze Knyba, Soczyński, Balski, Bereźnicki. Cieślak na tych sparingach spisywał się znakomicie. Wiem, że drugiemu Ukraińcowi, którego ściągnięto na sparingi, połamał żebra. A więc jest to wielka siła Cieślak, ale tamten jeszcze większa siła. I jednak ci sparing partnerzy, z którymi spotykał się Cieślak, to jednak troszeczkę niższa klasa niż Okoli, który jest, na dodatek nie boi się, nie ma kompleksów. Pamiętacie, że on wyznaczał premię po $500 dla swoich partnerów, którzy go poślą na deski. To świadczy o tym, że jest mocny psychicznie. Mocny psychicznie też jest Cieślak, ale wydaje warunki fizyczne, lepszy jednak Okoli, bo to co mówi Nikodem Jerzecki, 210 zasięgu, ale wydawało mu się, że on ma... Stoi od niego 3 metry. 210 zasięgu to jest bardzo dużo. Ja mam 194. No właśnie. I poza tym ten Okoli to taki pająk. Ma siłę, jest elastyczny. Potrafi zrywać uchwyty, co też jest ważne przy klinczach. Szansa Cieślaka to jest iść na wojnę, skracać dystans, nurkować. Na pewno będzie trochę klinczów, ale jak mówię, z tego co wiem, to Okoli dobrze zrywa te klinczy. W związku z tym tylko jest jeden element, gdzie powiedzmy na równo bym ich stawiał. Mówię cały czas rozumem, nie sercem, bo serce często na dudka wystrychnie rozum. Doświadczenie. Tutaj doświadczenie podobne. Cieślak już walczył o Mistrzostwo Świata. Także ja do tych głosów 8,5 do 1,5 dołączam swój głos na Okolego. Przemek, ty zanalizuj to, bo wiem, że myślisz inaczej. Ja wspieram tutaj Kasiusza. Jak mi zaproponowałeś ten zakład, to tak powiedziałem, że muszę sobie przemyśleć, że moje pierwsze wrażenie jest takie, że Michał ma wszystkie atuty, żeby tą walkę wygrać, ale muszę sobie to przemyśleć. I rzeczywiście tak, jak się popatrzy na papierze, to Okoli jest zdecydowanym faworytem. Rewelacyjne warunki fizyczne w tej kategorii. Bardzo duża siła. Trzeba też przyznać, że robi postępy, jeśli chodzi o pracę nóg i wykorzystywanie zasięgu. I to było doskonale widać na przykład w walce z Krzyśkiem Głowackim, gdzie właściwie Głowacki nie mógł go tknąć.
Natomiast ja mam wrażenie, że nie walczył z nikim takim jak Cieślak, który jest bardzo agresywny, wywiera pressing, unika ciosów, wchodzi w te uderzenia i ma argument w pięści. I myślę, że sądzę też, że no znam Michała, od czasu do czasu gdzieś tam się spotykamy, widzę jaki jest właściwie od zawsze, nie tylko przed tą walką, jaki jest zmotywowany między Bogiem a prawdą. Pewno zapewne gdyby pierwsza walka o Mistrzostwa Świata toczyła się w innym kraju i w innych warunkach, to by tą walkę wygrał i to zapewne przed czasem. I nie sądzę, żeby tutaj pękał. Wiadomo, każdy zna argumenty Okłego. Natomiast mało jest takich pięściarzy, którzy potrafią wchodzić w ciosy i jednocześnie uderzyć. To jest bardzo trudne, wymaga refleksu, szybkości, zimnej krwi przede wszystkim i pomysłu na walkę. I ja sądzę, że tutaj no, też mocnym argumentem za Cieślakiem dla mnie będzie jego trener i pomysł na walkę, ułożenie taktyki, konsekwencja w przeprowadzaniu tej taktyki. Na pewno dwóch rzeczy nie może zrobić Michał. Nie może po pierwsze stać i czekać. Czekanie w ogóle nie ma żadnego sensu. Pressing od samego początku, czekanie na końcu ciosów, o kolega to proszenie się o problem. I choćby Nikodem Jerzewski jest tego przykładem. I nie można się również cofać, bo tutaj na przykład Krzysiek Głowacki napróbował, który jednak jest mańkutem i bardzo często mańkuci boksują, jak się mówi, na tylnej nodze po to, żeby kogoś wciągnąć, ale zasięg u kolego jest tak duży, że to nie jest proste, a właściwie nawet powiedziałbym, że niemożliwe. Także agresja, mocne uderzenie, dobra obrona podczas tych ataków i twardość psychiczna. I to wszystko Cieślak ma i do tego moim zdaniem wygra. A więc widzicie, sytuacja jest taka. Eksperci 8,5 do 1,5. Ja jeszcze powiem jedną rzecz. I to raczej wygra przed czasem, bo tutaj nie ma innej możliwości, dlatego że to no, Okoli też jest za dobrym pięściarzem, żeby to wyglądało w ten sposób, że po prostu będzie przegrywał, będzie bity runda po rundzie. Natomiast no, jak się walczy na wyjeździe z mistrzem świata, który broni tytułu, to trzeba wygrać albo bardzo zdecydowanie prawie każdą rundę, albo wygrać przed czasem, więc musi wygrać przed czasem i myślę, że wygra przed czasem. Trzymamy za to kciuki. Chcemy, żeby wygrał Michał Cieślak, żebyśmy mieli polskiego mistrza świata. Brakuje nam go w boksie zawodowym. No ale słyszeliście tutaj, 8 było do 2, właściwie 8,5 do 1,5. Przemek za. Stawia na Okłego, ja stawiam... Nie, ja stawiam na Cieślaka. Stawiasz na Cieślaka oczywiście, a ja stawiam na Okłego, ale mówię, no stawiam rozumem. Serce mówi, że może będzie inaczej. Już nie będziemy się, Przemek, zakładać, kto komu czyści buty, za starzy jesteśmy na czyszczeniu butów. Zakładamy się, proszę Państwa, o butelkę dobrego wina. Ja zaproponowałem Przemkowi, jest dobre wino, takie papale, to jest Linea Oro, bardzo dobre. Czerwone wino na serce. Czerwone wino na serce. Też będziemy tam mieli palpitację serca. No ja myślę, że ta walka będzie naprawdę emocjonująco, bo tutaj nawet patrząc na styl walki, a dwa, że na statystyki nokautów, tutaj w każdej chwili się coś może zdarzyć. Także oglądamy, kibicujemy. I nie mrugamy. Nie mrugamy, trzymamy kciuki za Cieślakiem. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego, a jak będzie, zobaczymy. Na razie, cześć. Do widzenia.